Hej, witam was z powrotem w Dark Souls. I muszę wam powiedzieć, że po tym jak ostatnio miałem tyle porażek i moja pamięć mnie zawiodła tyle razy, zajrzałem do internetu i faktycznie, no dobrze, że zrobiłem tak, bo było mi tak wcześniej zrobić. Bo faktycznie zbroja, o której mówiłem wcześniej, że będziemy mieli nową, elitarnego, nie legendarnego rycerza, jest w Darkroot, ale nie w Dorzeczu, a tam, gdzie są panowie olbrzymowie. Olbrzymi? Olbrzymowie? Jak to się mówi, nie wiem. I w sumie zabicie smoka było wręcz opcjonalną opcją w tym momencie. O matko, no! Zabicie smoka było zupełnie opcjonalną rzeczą, bo ja myślałem, że należy go zabić, żeby Soler pojawił się w miejscu, gdzie jest kapliczka tego... Boże, drogi... Sun Covenant, Sunlight Covenant, tak? Boże, przymierza słońca? Czy jak to tam leci? Niepotrzebnie uruchomiłem obu panów, ale mamy bardzo dobrą zbroję jak na razie na nich. Zaraz będziemy mieli lepszą. I dlatego, znaczy teraz będziemy chodzić bez człowieczeństwa. Chociaż na gargulce przydałoby się zyskać człowieczeństwo, ponieważ chciałbym właśnie Solera wezwać na pomoc. Bo to popchnie linię fabularną. No poziom od 5000. Zaczyna się robić drogo, nie? Chciałbym sprawdzić, czy na pewno... Tak, ta tarcza jest gorsza niż nasza. Ciągle mamy początkową. Przydałaby się tarcza czarnego rycerza. Jest naprawdę świetna. Zapomniałem, że tutaj na nas panowie teraz będą czyhać. Nie trafił. O, dobra, wracaj stamino, okej. Okay. Nieźle. A myślałem, że pan coś... Nic nie wypuścił, no ble. Na nich warto zbierać te... Okej. Okay. Warto zbierać te kępy trawy. Kurwa, ja nie wiem... Najpierw pozbędziemy się tego. Jak pewnie się domyślacie, przedmiot tamten. To właśnie... Ta zbroja. Tam jest golem. I tu widzimy kępy trawy. I to właśnie są... Panowie trawowie. W nogi! W nogi! Dlatego to ognisko jest tak ważne tutaj. Szybko, szybko. A nie! To Artur Yasad! Uff. No, nie było tak ciężko. Przesadziłem. Proszę bardzo. O, pfu, teraz nie sprawdzimy. Jest o wiele lepszy. Cięższy jest o jedynie 0,3, a obronę ma o wiele lepszą i wygląd jest fajniejszy. Rękawice bojowe elitarnego... Elity rycerza, przepraszam. Nie! O! Hełm bezimiennego rycerza, być może elitarnego rycerza za story. Choć nie palił się do porzucenia misji nieumarłego, zginął w azylu nieumarłych i został pustym. Skąd my to wiemy? Nie wiem. Zbroja bezimiennego rycerza... Być może elitarnego rycerza za story z symbolem strzegącym przed ogniem, umieszczonym na niebieskiej tunice. Choć nie palił się do porzucenia, bla bla... W azylu nieumarłych. I został pustym. Zastanawiam się, czy... Uff, no matko, dlaczego ja to wyłączam? A, to tyle. Zastanawiam się, czy to nawiązuje po prostu do...
rycerza, który był, który nas uwolnił. Że nie palił się do porzucenia swojej misji. To wiemy, bo on nam dał Estusa i w ogóle powiedział, że czego wysłuchamy. Naprawdę mu zależało na tym, żebyśmy pociągnęli dalej misję. No i o tę zbroję mi chodziło. To nie chodzi. Właśnie byłem pewien, że to ta zbroja leży przy hydrze, a właśnie zwykłego rycerza leży tam. Powinienem powiązać fakty. Trzeba uważać tutaj zawsze, pamiętajcie. Czy pan coś opuścił? Nie. Jak jesteśmy człowiekiem, znaczy nie jesteśmy. No kurde, nie chcę mieć puści, bo to jest niepoprawne. A, jeszcze pan, zapomniałem o panu. Dziwne, że mnie nie zaatakował. Spróbujemy teraz zaatakować pana. Będzie ciężko, okropnie, bo on ma halabardę. Czy włócznią to można nawet nazwać? Czarnego rycerza. Nic nam nie szkodzi teraz z nim walczyć, bo 3000 to nie jest dużo na ten moment dla nas. Spróbujemy odblokować ognisko. Jeżeli dobrze pamiętam, gdzie jest. Na pewno dzisiaj, na pewno w tym odcinku załatwimy gargulce, które nie powinny być dla nas na tym poziomie żadnym wyzwaniem. Szczególnie, że wezwiemy na pomoc Solera. Kurde, tamto miejsce mnie przyprawia o dreszcze, naprawdę. Hevela jeszcze nie uruchomimy, pana rycerza Hevela, który ma genialną zbroję, broń i tarczę. To jest jeden z moich ulubionych rysunków, jaki jest. Tam jest tarcza, która jest bardzo fajna. Nie blokuje 100% obrażeń fizycznych. Hej, za mną. Nie walczcie tam z nim na dole, bo za mało miejsca jest. Najlepiej tutaj gdzieś z nim walczyć. Idziesz? Hej. Dobra, chodź. To skoczy do nas. Jest okej. Jeden backstab. Nie. Mam go, drugi backstab. Coś nieruchawy jesteś, panie rycerzu. Nie, to było... Oj, tylko grudka niebieskiego tytanitu. No nie. Dobra, tarcza tam jest. Zaraz zobaczycie dlaczego. Pierśnik Hevela zresztą jest super. I tu mamy ognisko, które sobie natychmiast uruchomimy. Powiem wam, że wygrałem tę grę parę razy i o tym ognisku dowiedziałem się tak późno. Naprawdę strasznie późno się dowiedziałem o tym ognisku. W ogóle nie wiedziałem, co to jest przejście. Nie miałem pojęcia. Ta gra mnie tak zaskakuje czasami. Znaczy wczoraj zaskoczyła mnie bardzo niemiło i... Nie rozumiem, czemu tak się działo, że... Tak ginąłem. Tarcza z wzorem trawy. Znaczy, rozumiem, jestem słabym graczem. Nie mogę tego powiedzieć tak o sobie, bo jestem dobrym graczem. Stara metalowa tarcza średniej wielkości, niewiadomego pochodzenia. Zdobiący ją roślinny wzór przepełniają czary ułatwiające dzierżącemu ją wojownikowi odzyskiwanie sił. Jest to super tarcza, która nam pozwala szybciej odzyskiwać wytrzymałość. Jest naprawdę świetna i zawsze biorę ją na plecy, kiedy gram, walczę dwuręczną bronią. Bo pomaga odzyskiwać bardzo szybko. Czy ja mogę to jakoś pokazać? No nie, to było ten. Cholera, nie wiem, czy to widać aż tak, ale tego naprawdę pomaga. Zaraz, już siadałem, po co teraz siadam? Idziemy dalej tam. I czy tu prowadzi do tego miejsca, gdzie jest smok? Znaczy, smokopodobne stworzenie niebieskie, czy to jest... A nie, to jest nie Blighttown, tylko... To zdaje się jest...
Do Nowego Lądu? Będę ryzykować. Idziemy zabić gargulce. W tym momencie. Nie. Zaraz do was wrócę. Muszę przejść do Firelink, ponieważ uwolniliśmy Lautreka, czy jak temu panu się na imię. Dobra, zaraz do was wrócę. Okej, jesteśmy z powrotem w Firelink. You. Have you seen my lady? Oh, blast, where might she be? And would she be safe? Przestań przeżywać. Oh, I'm sorry. Miracle, sometimes I lose my... Tak. O, no nie, za drogo. 18. Do domu by się przydało kupić. A ile mamy? O, 12. Siemano, koleś. Zawsze to czytam, nie wiem czemu. Pogadamy z piromantą. Masz coś nowego do powiedzenia? Oh, hello there. I'm pleased to see you safe. As always, if you provide the materials, I can teach you pyromancy. My teacher, whom I imagine still resides in the Great Swamp, had a funny way of putting it. He said that pyromancy is the ultimate fantasy. We are born into dark and warmed by fire, but this fire we cannot touch. Those whose fascination with fire persists learn to hold it in their own hand. He rather had a way with words, the old withering frog. O, nie zaśmiał się. Goodbye then. Be safe, friend. Don't you dare go hollow. Jedyna taka postać, nie? Taka sincerely... Pogadajmy z nim. On powinien móc nauczyć czarów. Oh, hello. Terrific to see us both in one piece. Incidentally, would you care to learn any sorceries? You're clearly talented, and besides, I owe you. Of course, we will require some materials, but I'm happy to teach you some elementary spells. Are you interested? Splendid. Very well. I am pleased to have a chance to give something back. Well then, let's get started straight away. Have you heard of Big Hat Logan? Master Logan is a great sorcerer and my teacher. Both of us came to this land as undead. But one day he departed, leaving only a note. I suppose he wished to keep me out of harm's way. But where does that leave me? I have dedicated myself to sorcery. But Master Logan could find no use for me. Ah, yes. The note that Master Logan left. It only said he would travel to Anolondo by way of Sen's fortress. I can only guess that he seeks the regal archives. For Master Logan is a tireless pursuer of wisdom. Wisdom trumps all. Everything else is hogwash. When the curse turned him undead, I'm certain that he only felt it was the perfect chance to visit this land. I only wish that I had his courage. Two things are required for sorcery. First, you must equip a wand. Second, you must attune a sorcery. Then you will be ready to fire away. Oh, and don't forget to aim. No tak. Two things. Dobra. Oh. Właśnie... Goodbye then. Do stay safe. Właśnie zwróćcie uwagę, że przez klątwę stał się nieumarły. Ciekawe, czy ludzie uważają, że można tym się zarazić, dlatego wysyłają nieumarłych do azylu. Ciekawe. No ciekawe, czy ten azyl, z którego my się wydostaliśmy, jest jedynym. Dobra, idziemy pogadać z Lautrekiem. Ciągle mamy tutaj naszą panią. Ah, hello there. I have your reward. Please, accept it. I am grateful to you for freeing me. Not enough for you? Well, let's not be greedy now. Od razu słychać, że coś jest nie tak z tym kolesiem. No. Niedobry pan. By the Lord, your face. Your humanity is really slipping. But there are methods. Most fools have more humanity than they know what to do with. Now,
Who do you imagine will make the best use of it? You again. What is it? Our futures are murky. Let's not be too friendly now. Nasza przyszłość nie wiadomo co niesie, nie? Lepiej się nie zaprzyjaźniać. Niby logiczne, ale to oznacza, że koleś nie chce się z nami spoufalać, ponieważ coś się później wydarzy niedobrego najprawdopodobniej. Dobra, teraz już nie mamy powodu tu zostawać. Idziemy na gargulce. Zastanawiam się, co po tych gargulcach zrobić. Zabić pierwszy dzwon nie jest trudno. Bardzo prosta rzecz. I bardzo niedaleko mamy. Jednak potem drugi dzwon pod Blighttown. Otóż to już twardy orzech do zgryzienia. A skręcamy tu po schodach w lewo, jak wtedy szliśmy ratować. O ty. Czy wy też to słyszeliście? Ty, hej, gin. Słyszałem, jakby ktoś zabił dzwon, matko. Ciekawe. Nic mi nie odebrał? Zaraz, weź mi walnij, koleś, hej. Niemożliwe. Oni tak mało odbierają, czy... A, trzech na raz. Zmienili te tarcze? 95% fizycznie, no właśnie. Najwyraźniej oni tak mało odbierają życia, znaczy tak mało zadają obrażeń, że... No! Potrzebuję ogniska, kurde! Już muszę być żywy. Hej, hej! Okej. O, przyboczny miecz... A! Skąd cię tu wziąłeś, cewaniaku? O, miecz jeden zdobyliśmy i odłamek tytanii, to nieźle. Nieźle. Przeczytam wam opis miecza. A, i zdobyłem z tych jednych obok długi miecz, jak szedłem do Firelink. Gdzie jesteś, długi mieczu? O, długi miecz. To proste, popularne ostrze z bronią niemal równie uniwersalną co krótki miecz. Łatwo się nim fechtuje, a możliwość wyprowadzenia potężnych cięć czyni z niego oręż godny uwagi. Właśnie chciałem wam pokazać. Naprawdę to jest dobry miecz, ten ma wojownik miecz na samym początku. Silny atak jest pchnięciem, co bardzo jest fajne, ponieważ lekki jest tego właśnie na boki. Cięciem jest na boki. A ten jest pchnięciem mocny, bardzo fajne. No i daszowanie, chyba takie jak każdy miecz jednoręczny. O, przyboczny miecz balderski. Te potężne miecze były ulubionym orężem rycerzy ze starożytnego królestwa Balder, którzy uwielbiali wykonywać nimi głębokie pchnięcia. Balder, kwitnący pod rządami walecznego króla Rendala, upadł po inwazji nieumarłych. Miecz wydaje się jakby szpilką, nie? Zaraz, jakie jest skalowanie tego miecza? EB na siłę i... zręczność, a... długi miecz jest wyżej. Drugi miecz ma CC. Jeszcze dworecznego nie mogę. 24. Szkoda. Fajnie by było nim powalczyć. Claymore. Zobaczymy, jak Claymore na tych panów zadziała. Niestety nie tego, nie zabija jednym strzałem. Ale ma fajne pchnięcie. O, myślałem, że go wywalę. Pokażę wam miecz dwuręczny, jak działa na wrogach. Właśnie tak. Bardzo dobra broń. W sumie moglibyśmy nim pochodzić, ale on niestety nadal, no bo niby 130, no ale
On w takim razie teraz zadajemy nim 182 obrażenia. 182, tak jest. A bez skalowania nawet smoczy miecz 200, więc nie warto. Tak króciutki pokaz, jak na wrogach działa ta broń. Wcześniej pokazałem tylko na sucho. A jak ciężcy jesteśmy? Zaraz, przepraszam, muszę spojrzeć. 35,8. Nie jest źle! Nie jest źle. Ja tą zbroją raz, oczywiście, znaczy, wiecie, że nie wiem, czy tą zbroją będę iść na, do końca, chyba raz... A nie, no pewnie, że nie! Pff. Co ja gadam, głupoty. Ale raz poszedłem tą zbroją do końca. Musimy wykorzystać to człowieczeństwo, co mnie bardzo nie cieszy. Bo potrzebujemy jego w cholerę dużo. Okropnie dużo. Odwróćmy pustkę. Nie zgińmy przy okazji, co? Idąc na gargulce. Okej. No poziom już mnie stać na... W sumie fajnie by było tym Claymorem pochodzić przez jakiś czas. W sumie nie wiem, czy jest sens teraz się poziomować. Czy nie lepiej by było... Wiecie co? Jeśli nie ofiary teraz założę. Bo teraz nie spodziewam się śmierci. Ja, wczorajszy, znaczy ostatni, poprzedni odcinek spodziewałem się, że wiele razy zginę, bo ze smokiem na pewno nie da... ja nie umiem z nim wygrać za pierwszym razem po prostu. W sumie Dark Souls to jest też trochę taka gra szczęścia. Ale z tą hydrą to nie wybaczę sobie do końca życia, niestety. I dostaliśmy od niego ten, człowieczeństwo. Od tego kolesia. Szkoda, że nie wcześniej. Mamy znak przyzwania, pomocy. Ale nie wezwę cię, stary. Już na demona kapra wezwałem pomoc i nie cieszyło mnie to zbytnio. Zapomniałem o tobie. Ej, to nie było trafienie? To było dziwne. Zasadzka naprzód. Co możemy zrobić tak? Tylko że tym, używając tych potężnych ciosów, psuje się, znaczy, gdy używamy tych potężnych ciosów z jakąkolwiek smoczą bronią, ona wykonuje wtedy specjalne uderzenie, ale psuje się o wiele bardziej. Zaraz wam pokażę, nie tutaj. Tego 329x360, a nie powinno się aż tak zepsuć jeszcze. To ostrze przecież. I tu mamy Solera do wezwania. I od razu go wezwiemy i od razu wchodzimy. Po tym, jak były ludojady, pojawiły się gargulce. Były takie właśnie stworzenia nazywające się ludojady. Jak widzicie, obrażenia zadajemy im kolosa... Co jest twój ogon? Okej. Mamy ogon. Uła. Uff, matko, się wstrzymałem oddech po prostu. Okej, mamy go. Rany Boga, jazgot. Ty idiot. Gdyby nie Soler. Naprawdę. O, ty mały cwaniaku.
No, chcą mnie walić? Ha. Dziękuję, panie Soler, za pomoc. Nie mogę się ukłonić. Kurde, nie mogę się ukłonić, no. Słoneczny medal i bliźniacze człowieczeństwo. Słonecznych medali mam już dość dużo. Ile my ich mamy? O, od góry było mi iść, nie? Tylko dwa? Nie. Jak to? Czym coś od... Niemożliwe. Czy... Zaraz, powinniśmy mieć trzy. Rany Boga. Ja naprawdę tracę zmysły. Mamy 17 tysięcy dusz. Kurde, ale to było blisko, blisko. Naprawdę z takim przeciwnikiem nie powinienem tak... Znaczy, bo ja jak zwykle poczułem się zbyt silny z tym, z tym bossem. A nie wolno lekceważyć żadnego bossa. Nie wolno. Okej. Okay. Pierwszy dzwon. Właśnie wielki kapelusz Logan. Właśnie wyruszył do Anor Londo, a nie można inaczej wyruszyć do Anor Londo niż przez fortecę Senna. Czyli tą fortecę, co tutaj widzimy, o tutaj obok. Uważaj na zeskok, nie zeskoczymy. O, ta tutaj przed nami, tutaj forteca. Wyruszymy tam, to jest jedno z gorszych, znaczy jedno z trudniejszych miejsc. Spotkamy teraz kolejnego kolejną postać, która ma bardzo ważny pierścień, który chciałbym dostać w swoje łapy, a mamy dużo pieniędzy, więc spoko. O, tutaj od razu z otwartymi ramionami nas wita. Greetings. I am Oswald of Kareem, the Pawn. Thou art a friend. For thee, a warm welcome. Cometh thou to confess, or to accuse? For indeed, all sin is my domain. Może on może pozwolić tam opuścić przymierze, oczywiście za opłatą. Prośba o rozgrzeszenie, ale nie mamy żadnych grzechów na sumieniu. Jeżeli zabijemy jakiegoś NPC, to możemy prosić o rozgrzeszenie. Nauczymy się gestu, jednego z moich ulubionych. Has thou acquaintance with Petrus of Thurn? I wager you two had likely found much in common. For is he not too drenched in sin? To jest bardzo ciekawy, bardzo ciekawa kwestia. Czy on dlatego, że jesteśmy w przymierzu razem z Petrusem? Nie wiadomo, ale co złego zrobił Petrus? Dlaczego miałby... Znaczy, oczywiście ten koleś może kłamać również, nie wiadomo. Ale jeżeli mówi prawdę, to co złego zrobił Petrus? I to samo. Kamień oczyszczenia jest bardzo ważną rzeczą później. Popilaty kamień okalający czaszkę. Tajemny skarb Arstora, hrabiego Karim. Zmniejsza intensywność klątwy, może ją zdjąć. Ludzie są bezradni wobec klątw, mogą jedynie przekierowywać ich efekty. Kamień oczyszczenia nie zdejmuje klątw, ale przyjmuje je na siebie. Sam kamień był niegdyś osobą lub inną istotą. To jest bardzo ciekawe. Talizman Velki. Medium pozwalające czynić cuda z wykorzystaniem boskiej mocy. Ten pukiel czarnych włosów to talizman wyznawców Velki, bogini grzechu. Wykorzystujący go akolita nie musi być szczególnie wierzący, wystarczy, że jest bystry. O, przepraszam, ale tracę oddech. Ha. Tak, wystarczy mieć 16 inteligencji i 4 siły, żeby używać czarów. A talizman jaki my mamy? Dobra, spadaj. No w sumie ludzką rzeczą jest grzeszyć. Ma rację, ale... To nie znaczy, że należy grzeszyć. I parametry. 4-10 potrzebny jest ten talizman, ale tamten jest chyba jakiś silniejszy, nie wiem. Czym one się różnią? Więcej dostrojenia, czyli jest. Witaj ponownie, tak. Kupmy przedmiot, pierścień zatrutego... Mamy pierścień ofiary tu również, ale mnie bardziej obchodzi pierścień zatrutego ukąszenia.
Zwiększy odporność na trucizny. Jeden z legendarnych kąsających pierścieni zamówionych przez Arstora Skarim. Zamówionych? Mimo złej sławy ten niepozorny kawałek metalu jest bezcenny dla każdego wojownika, gdyż uodparnia organizm na trucizny. I kupimy go, wydamy... Dobra, dobra. Możecie zauważyć, że gdy go założymy, nakłada nam trochę od razu trucizny na samym początku. To nam, dzięki temu to nam też pokazuje, jaki mamy wskaźnik, jak duży, zanim zostaniemy zatruci. I widzicie, że naprawdę nieźle ochrania ten pierścień. Nam się bardzo przyda, szczególnie w Blighttown. No i Izalith też. Chociaż zagubionym Izalith bardziej się przyda pierścień odporności na ogień. Zastanawiam się, gdzie teraz ruszyć. A, teraz do Firelink. Na pewno ruszymy. Tutaj ciała mają orgię. Czy rycerze znów mi zaatakują? No pewnie, że tak. Nie mam na was czasu, kochani, niestety. Okej. Okay. Hello. Zaraz muszę się odwrócić. W ogóle te windy są kluczem do powrócenia do Azylu Nieumarłych. Ale to potem wam pokażę, jeszcze nie idziemy tam. Jeszcze korzystamy z pierwszego miecza smoka. Smoczego miecza, czy jak? Witam pana. Oh, I'm so... Nic mi nie masz do powiedzenia, co? Kurde, mógłbym być... Byłem przekonany, że... Zaraz, czy on nam dał... On no talizman, czy... Nie, miedzianą monetę nam dał ten koleś. Naprawdę jestem zły. Bo byłem przekonany, że mamy 3 słoneczne medale, że nam na początku samym dał słoneczny medal Soler. Teraz po wygranej dostaliśmy skargulcami i ten koleś Latrek. Ale być może pomyliłem się. No i zwróćcie uwagę, że Latrek jest z tego samego... Skarim, tak? Z tego samego miejsca, co ten... Co może dać nam rozgrzeszenie. Why, what a surprise. I didn't expect you to make it. Oh, somebody rang the bell. Wait, was it you? You never give up, do you? I don't know how you do it. Well, don't stop now. Only one more. But it's going to be suicide. What's wrong? Get a bit of a scare out there? No problem. Have a seat and get comfortable. We'll both be hollow before you know it. Well, what are you going to do? I've already decided. I don't really care. I'm simply crestfallen. Crestfallen, no właśnie. Hmm? What? I'm not... Ah, you certainly are keeping busy. Care to pay for a useful tip? 2900. Dobra, wykorzystamy najmniejszą duszę zaginionego nieumarłego. To chyba 500 będzie? 200 tylko. A to wykorzystamy więcej. To było 2900, prawda? Czyli jeszcze dwa razy. A, dobra, użyję tego. To będzie 500, powinno być 400. O, no, pięknie. Ah, you scared. A wise choice indeed. Maiden Thuriland and her followers recently arrived in this land. But she became stranded deep below the catacombs. Her followers either fled or were reduced to hollows, leaving Maiden Thuriland all alone. Not a bad tip, huh? A Nubar cleric would be replete with humanity. Hmm? That tip I gave you? Ah, I heard it from a fleeing old man. That poor bastard. All his robes and trinkets won't help him now. Ciekawe, o kogo chodzi, nie? Hahaha.
Nie jesteś zbyt wierzący, co? W ogóle fajną zbroję, Molotrek. Our futures are murky. Ta, naszą przyszłość spowija tajemnica. Tu mamy drogę na dół. Do Nowego Londo. A ja się zastanawiam, którą drogę teraz obrać. W sumie do... na grup Artoriasa to ja nie chcę jeszcze iść. Czy ja powinienem teraz... Oj, wybaczcie, że tak, ale... Albo teraz pójdę... do faktycznie do katakumb, chociaż... Czy jest sens? Chyba nie ma. Wiecie co... Tak, coś dużego śpi po prostu tutaj, na dole. Chciałbym sprawdzić się ze szkieletami. Na ten moment. Nieźle. Nieźle. A tych nie ma sensu. O ty skubańcu! Trzeba uważać na nich, bo oni nam krwawienie dają. Dziady. Troszkę jesteśmy za słabi, żeby ich zabijać dwoma ciosami. Wiecie co? Chyba w tym momencie zakończę nagrywanie. To będzie jeden z krótszych odcinków. Ale muszę zastanowić się, co robić dalej. Gdzie chcę zmierzać i na co wydać kolejne dusze. I tak dalej. Dobra. Śpi, koleś. Zastanawiam się, czy już teraz zacząć piromancję ulepszać i tym podobne i tak dalej. Muszę zastanowić się naprawdę, co zrobić z tą postacią. Na pewno chciałbym dostać w swoje ręce miecz Gravelorda i na pewno chciałbym rysztunek Artoriasa mieć w swoich łapach. Ale to jeszcze hen. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie. Zaraz. Chciałbym jeszcze. Przywołaj, pomachaj, ukłon. To zamienimy. O. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia następnym razem w Dark Souls. Jeżeli chcecie śledzić moje poczynania, zapraszam na Twittera. Siemanko!